Madrida, przede wszystkim trenera gości, pana Marka Sadanowskiego. Trenerze, wygraliście, dzisiaj 1-0, ale prosimy o ocenę przebiegu wydarzeń na boisku. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, cieszę się, chciałbym pogratulować mojej drużynie konsekwencji i przywiezienia do Lublina 3 punktów. Jeśli chodzi o przebieg meczu, próbowaliśmy bardzo dużo budować, nie chcieliśmy się wejść na jakąś głupi kontratak. W pewnych momentach, meczu z punktu taktycznego chcieliśmy wciągnąć zespół z licza po to, żebyśmy mogli uruchomić nasze skrzydła. Zdajemy sobie z tego sprawę, że ten mecz mógłby być też na drugą stronę z plusem, czyli mogliśmy też my stracić tą bramę. Ale najważniejsze, że te 3 punkty, tak jak powiedziałem na samym początku, jadą z nami do Lublina. Dziękuję, że są pytania. Trenera gości? Nie ma, zatem gratuluję zwycięstwa, życzę wszystkiego bezpiecznego powrotu do Dziękuję. Witam ponownie na konferencji. Tym razem witam trenera gospodarza pana Piotra Kobieckiego. No trenerze, przegrywamy 0-1 z motorem Lubi, ale prosiłbym o ocenę przebiegu wydarzeń na boisku trenera. Bardzo proszę. Tak jak pan powiedział, przegrywamy 1-0. Nie chcę się powtarzać z poprzedniej konferencji, bo z tym zawsze można poprawić, punktycznie nie nadrobimy, ale uważam, że gramy dobrze, nie zasługujemy na porażkę. Równie dobrze po tych 2 meczach mogliśmy mieć 6 punktów, a powinniśmy mieć minimum 4. I jeżeli chodzi o realizację założeń, sposób poruszania się zawodników po boisku, ja jestem w dużej mierze zadowolony, tylko dla mnie to jest truizm być zadowolonym, jeżeli nie ma punktów, bo uważam, że gramy dobrze, a tych punktów brakuje. To był taki typowy mecz, gdzie uważam, to my mieliśmy więcej sytuacji, być może motor był dłużej przy piłce, ale to był mecz, jak ktoś strzeli bramkę, ten to spotkanie wygra. I taka znamienna sytuacja była, gdzie doszliśmy do bardzo dobrej sytuacji strzeleckiej, kiedy to Ołek po rzucie rożnym nie wykorzystał, wydaje mi się, 100% sytuacji. Jak się nie wykorzystuje, to się traci. Potem rozegrany nam krótko, szybki, stały fragment, który zadecydował o tym, że 3 punkty jadą do Lublina. Ja uważam, że tutaj remis to był minimum, które powinniśmy mieć po tym meczu. Nie jestem obiektywny, jednakże wydaje mi się, że w przeprowadzonym meczu byliśmy dużo w większym stopniu zasługujący na 3 punkty. Idziemy teraz do Bytowa na mecz z Bytowiem. Jakiego trenera oczekuje spotkania po tym rywalu? Oczywiście to będzie, każdy mecz to jest nowa historia. Na pewno to będzie spotkanie trudne, Bytowa też będzie grała o utrzymanie się w tej lidze. Motor i Wigry mają troszkę inne, wydaje mi się, cele. Jednakże każde spotkanie to jest nowa historia. Ja nie widziałem różnicy, jak graliśmy z Sobolkami, czy graliśmy z Motorem na korzyść w dużym przeciwnym, chociaż oddaję im szacunek, bo wygrali. Gratuluję im serdecznie, zarówno jednym, jak i drugim. Jednakże nie byliśmy gorsi na tym boisku, więc przede wszystkim musimy dalej wierzyć w to, co robimy, ufać naszej wizji, którą sobie wybieramy w szatni, pracować tak jak do tej pory. Uważam, że suma szczęścia i taka musi być na zero. Dziękuję, że są te pytania do trenera. Tak, panie trenerze, chcę w takim razie pytają, dlaczego Ołem po udanym bardzo debiucie zaczyna mecz na ławce rezerwowych, za 20 minut wchodzi, że sytuacja ma znowu sytuację bramkową. Nie wytrzymałby, jaki powód?